Zamieszki w Dakotach. Wysłać tyle samo wielkich robotów bojowych każdej ze stron. Ocalałych zapewnić, że od początku mieli nasze poparcie. Nielegalni imigranci. Nowych posadzić za sterami wielkich robotów bojowych. Zarzut nadmiernego opierania polityki wewnętrznej na wielkich robotach bojowych. Niech rozmawiają z nowym rzecznikiem prasowym. Terrotronem 9000. Jeśli to chłopaki z Air Force One, powiedz im, że dostaną kluczyki, jak powiedzą magiczne słowo. Cicho, Max, to pan komendant. Całkowity krach gospodarki i upadek kultury Zachodu? Na szczerzącą się głowę Ludwika XVI w sombrero upchniętą do torby sportowej. Natychmiast ruszamy. Musimy uporać się z kryzysem informatycznym, przyjacielu. A próbowali wyłączyć i włączyć ponownie? Sprawa jest poważniejsza, Max. Wszystkie komputery sfiksowały. Samoloty spadają z nieba, reaktory jądrowe są w stanie topnienia. A chmary bladych komputerowców będą musiały wyjść na zewnątrz i rozmawiać z normalnymi ludźmi. Zgroza. Od czego zaczynamy, Sam? Krajowe Stowarzyszenie Ludzi Mądrych, co się znają na komputerach, śledziło ruchy elektronów w Stanach. Jeden z największych jest w naszej dzielnicy. Cóż za niebywale dogodny zbieg okoliczności. A jak znajdziemy przeskok elektronów? Nie mam pojęcia. Ruszajmy. Halo, czy to Pentagon? Mówi doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego. Szwajcarzy chyba coś knują. Lepiej to sprawdźcie. Uwielbiam te ich zdziwione miny, kiedy widzą czołgi wzdłuż swojej granicy. Dzięki takim drobiazgom warto być przywódcą wolnego świata. Max, dlaczego przybiłeś do tarczy naszą kartę praw? Wiosenne porządki. Wiesz, że już nie mamy prawa do pokojowych zgromadzeń? Ekstra. A następnym razem, jak cię zapuszkują, możesz wybrać karę okrutną albo nietypową. Już prawie żałuję, że głosowałem na tego drugiego. Witam, panie prezydencie. Tu Gosia, pańska asystentka. W grafiku na ten tydzień zaszły pewne zmiany. Wciąż musi się pan stawić przed komisją śledczą w poniedziałek, wtorek i czwartek. Lecz środowe przesłuchanie odłożono z uwagi na proces o zbrodnie wojenne. Dziękuję. Witam ponownie, panie prezydencie. Przypominam tylko, że w tym tygodniu odwiedza pan gimnazja, by uświadomić dzieciom, jak ważna jest nauka. Nasi terapeuci jak zwykle udzielą pomocy gimnazjalistom, którzy doznają najcięższych urazów w wyniku pańskiej mowy. Jeszcze jedno, panie prezydencie. Opozycja wreszcie postanowiła odwołać cotygodniowe powtórne liczenie głosów. W ten sposób co tydzień zwalnia się 1,5 godziny, które oznaczył pan na grafiku jako szyderka. Witam, panie prezydencie, tu godne zmiany. Wciąż słuchaj. Witam, panie wiceprezydencie. Przykro mi, Sam, ale czeka mnie kolejna kampania wyborcza, a ty, bądźmy szczerzy, nie robisz furory wśród wodnego elektoratu. Widocznie kryzys informatyczny wpływa też na telewizory. Albo nasz, to złom. Tak czy siak sprawa jest poważna. Whee! Łód do skwiera? No nic, może później. Miś, który steroryzował stację telewizyjną. Afro stojące za niemodnym spiskiem hipnotycznym Bronka K. Nawet jeśli był tylko marionetką, to trochę chore, żeby trzymać głowę byłego prezydenta w szafie. Racja, Sam! Musimy skombinować włócznie! Redakcyjny ekspres do kawy, pusty trzeci dzień z rzędu. To się nazywa dziennikarstwo śledcze. Najwyraźniej reporterom ciężko się dostosować do życia bez internetu. Demolka Lincolna zakończona barwnym atomowym grzybem. Proszę, czyli można się doszukać pozytywów. Wciąż brakuje 2 milionów mieszkań. Pewne rzeczy nigdy się nie zmienią. Ktoś mocno poturbował automat z balonówkami. Banda 5 dentystów przechodziła tędy w nocy. 4 rzuciło się na automat i zaczęło go dewastować. A co robił 5? Cały czas płakał i mówił,
Czemu nie możemy się wszyscy dogadać? Cześć, Bosko. Witaj w moich progach, o najemna straży ładu. Dlaczego nagle poczułem prymitywną chęć brutalnego pobicia Bosko? Bo pewnie zaraz zacznie mówić ni. To wrodzona reakcja typu walka lub ucieczka. Jam jest El Boskodryl trzepnięty, niepokonany półelficki łowca. Dobra, Bosko, Max przygotowuje to razynę, a ty nam powiedz, dlaczego zostałeś elfem? Elfem. Jasne, że powiem. Wplątano mnie w spiski doręczycielskie. Mierzono we mnie rakietami. A teraz handlarz bronią otwiera konkurencyjne stoisko w moim sklepie. No i? Nie jestem już tu bezpieczny. Muszę przenieść interesy w jedyne miejsce, które da mi 100% ochrony do internetu. No ale jaki jest związek między tym całym internetem a byciem elfem? Pół elf! No, bo każdy w sieci musi wybrać awatara. Na przykład krasnoluda, orka albo napaloną piętnastkę ciekawą świata dorosłych i lubiącą eksperymentować. Nie sądziłem, że to możliwe, ale jako elf jest nawet mniej odrażający. Pół elf, głupcy! Nieważne. Wy to się w ogóle na komputerach nie znacie. Czyli przenosisz sklep do sieci, tak? I co z nami będzie? My się lękamy komputerów. Bez obaw, chłopaki, mój internetowy sklep będzie dwukrotnie mniej boski przy trzykrotnie wyższych cenach. No to do zobaczenia. Jak interesy, Bosko? Sklep jest teraz bardziej martwy niż cisza na pogrzebie mafijnego bossa. Aż tak źle, he? Zjawił się ten szczur i zaczął mi podbierać klientów. Wolna przedsiębiorczość, synek. Mów co chcesz, ten szczur zna się na anarchiczno-kapitalistycznej filozofii gospodarki. Max, kupiłem ci tę encyklopedię, bo przysięgałeś, że nie umiesz czytać. Chcemy coś kupić. Mam najwspanialsze towary w całej krainie. Powiedz, że mu zapłacimy, byle skończył tak gadać. Coś pragniesz nabyć, wędrowcze? Co sprzedajesz? A nic takiego, tylko zjadliwą broń biologiczną. Elegancko! Broń biologiczną? Nie lubimy osądzać ludzi. Mów za siebie sam! Ale czy wojna bakteriologiczna nie jest aby na bakier z etyką? Muszę się jakoś utrzymać na rynku, panowie. Skoro handlarz bronią otwiera stoisko w moim sklepie, to ja muszę podbić stawkę. Dobra, ile za tę twoją zjadliwą broń biologiczną? Tylko miliard dolarów. Bierzemy! Czymże jest kolejny miliard dla dziury budżetowej? A przykro mi, ze względów bezpieczeństwa nie przyjmuję już gotówki. Musicie zapłacić przez internet. To naprawdę bosko. Dziękuję. Chcielibyśmy dostać wielką, paskudną, zjadliwą broń biologiczną. Na moim koncie wciąż zdaje się brakować miliarda dolarów. No tak. Jeszcze raz, jak mamy wykonać tę płatność online? Przede wszystkim musicie być online. Dajcie znać, jak już będziecie w sieci. Rozmyśliłem się, jednak nic. Jak sobie życzysz! Lecz nie wincie mnie, gdy utkniecie na zwęglonych pustkowiach bez choćby woreczka czarownego ku swej obronie. Do zobaczenia, Bosko. Do boju! Z Bogiem, obrońcy Szajer! Toż to nasz ulubiony, etycznie upośledzony szczur Jurek Dwa Zęby. Sam zastanawiał się, dokąd czmychnąłeś. Jestem wzruszony. Ja się zastanawiałem, jaką ci zrobić kompromitującą pozę, jak już cię wypchamy i powiesimy. Pierdu, pierdu, cały się trzęsę. Kupujecie coś, czy nie? A co taki podrzędny oszust jak ty próbuje tym razem opchnąć? Puszczę tę drobną zniewagę mimo uszu dla dobra transakcji. Oferuję najnowsze cudo do obrony interpersonalnej. Jesteś handlarzem bronią? Strasznie to spłucacie. Ja sprzedaję spokój duszy. Co masz na składzie? W tej chwili jedynie te armaty. Wy, chłopaki, powinniście zacząć od pistoletu. Już mamy pistolety! Tak?
Gdzie? Uwierz mu na słowo. Ile za tę armatę? Nie jest na sprzedaż. Gorszego handlarza bronią nie widziałem. Nie jest na sprzedaż. Dla was! Nie handluję z policją. To taki mój etos. Jaka tam z nas policja? Ta, widziałem jak działacie. Ja wam ją sprzedam. Ani się obejrzę, jak królik mi w łeb wyceluje. Sprzedaj nam tę armatę, Jurek. Już wam mówiłem, nie jest na sprzedaż. Policja ochotnicza, panie Zęby. Jest pan aresztowany. Proszę nie stawiać oporu, to poprzestaniemy na wiośnie średniowiecza. Tylko spróbujcie, smerfy. Ostatnio jak sprawdzałem, to był wolny kraj. Pracuję nad tym. Koniec z twoimi gierkami, Jurek. Jesteś aresztowany. Znam swoje prawa. Nowa ustawa o przywłaszczeniu zbrojeniowym. Cytuję. Żadnemu obywatelowi nie można zakazać otworzenia interesu bez licencji w cudzym sklepie oraz sprzedaży niebezpiecznej broni temu, kto da najwięcej. Kto o zdrowych zmysłach mógłby ustanowić tak nieodpowiedzialne prawo? Nic nie poradzę sam. Lobby zbrojeniowe oferowało niesamowite gratisy. Co teraz porabiasz, Jurek? No wiesz, tradycyjnie. Szydełkuję, chodzę na solarkę. A jak ci się wydaje, co porabiam? Biznesu nie rozkręca się tak, hop siup. Urząd Ochrony Konsumentów dowie się o pańskiej postawie. Znudziło się leniuchowanie w stawie przed Białym Domem? Jakie leniuchowanie, Mondralo? Nawiązywałem kontakty. Okazuje się, że Waszyngton to idealne miejsce, żeby się wkręcić w handel bronią. Wiesz sam, może to był zły pomysł, żeby przenosić tu gabinet owalny. Do zobaczenia, Jurek. Jeśli mnie znajdziecie. Nie tykać mojej lornetki. Towar podaje sprzedawca. Zaklinowałem się! Jako prezydent postanawiam niezwłocznie zająć się problemem otyłości u szczurów. Wypuśćcie mnie stąd! Do zobaczenia, wkrótce cię stamtąd wypuścimy. Już wkrótce. Cześć, Sybillo, czy wiesz... Otoczyli mnie! Błyskawica! Błyskawica! Cofnij się, Max. Wygląda na to, że Sybilli w końcu odbiło. Najwyższa pora! Jej względna stabilność ukazywała resztę dzielnicy w złym świetle. Precz, czarcie pomioty! Zaznajcie gniewu tej świętej, ognistej klingi! To zupełnie jak wtedy, gdy zatrudniono nas w charakterze motywatorów w szkółce niedzielnej. Prawdę mówiąc, myślę, że to bardziej jak nasza ostatnia sprawa. I trzy poprzednie. Ostatnio nauczyłem się jednego, jak rozpoznać przyrząd hipnotyczny i widzę go właśnie w tych dziwnych brylach. Wirujący śród potępieńczej zagłady.
Żeby ją wyrwać z transu, musimy walnąć ją w głowę. Wiesz sam, jeśli kochasz swoje zajęcie, to nawet nie czujesz, że jesteś w pracy. Precz, demony! Rzucam osłonę żrącego niesmaku! Skupcie zaklęcia pętające na tym małym. Duży wygląda na powolnego i głupiego. To nie było miłe. Co się stało? Jestem w punkcie odrodzenia? Czy ona nas podrywa? Obudź się, Sybillo. Uwolniliśmy cię od tych świrniętych gogli. Czy wy przed chwilą walnęliście mnie w głowę szczurem wystrzelonym z armaty? Ujęte w słowa nie brzmi już tak czadersko. Chyba się strasznie nie złościsz. Musieliśmy wyrwać cię z tego hipnotycznego transu. Nie byłam zahipnotyzowana. Ja grałam na komputerze. Nie musisz dziękować. Policja ochotnicza to nasza pasja. Dziękować? Przez was wyleją mnie z nowej pracy. Twoja nowa praca polega na młóceniu powietrza niczym wiatrak z ADHD i bełkotliwym wrzasku? Ta praca jest już zajęta, droga pani. Policja ochotnicza to nasze zadanie. Jestem beta-testerem. Za pomocą tych gogli grałam w rzeczywistość 2.0. A teraz proszę, zepsuliście je i przez was nie dostanę zwrotu kaucji. No tak, rzeczywistość 2.0. Tak przypuszczałem. To nowa przygoda MMO, umożliwiająca pełne zanurzenie w interaktywnym świecie. Do gry potrzebne są te gogle i bezprzewodowe łącze z serwerem. Z łaski swojej objaśnij te trudniejsze pojęcia mojemu technologicznie upośledzonemu druhowi. Nie rozumiem słowa rzeczywistość. Ach, wybaczcie. Czasem zapominam, że jesteście luddystami. Wcale nie. Jesteśmy tylko bliskimi przyjaciółmi. Rzeczywistość 2.0 jest jak gra komputerowa. Zakładasz te gogle i wkraczasz do zupełnie innego świata. To będzie absolutnie największy hit w internecie. Nie wiedziałem, że jesteś taką maniaczką komputerową. Jak dostałaś tę robotę? Sprawdzałam w sieci oferty pracy i znalazłam jedną w budynku obok. Lewus wrócił? Już się nie mogę doczekać spotkania. Sam, widziałeś gdzieś moją maczetę? Nie, Lewus wyjechał. Teraz urzęduje tam policja. Policja wprowadziła się do naszej dzielnicy? Parszywi oszuści! Spełniamy całe zapotrzebowanie na gliniarzy w dzielnicy. I nie tylko. Nie gliniarze. To jest skrótowiec od czegoś, czego nie pamiętam. Czy myślisz to, co ja, Max? Szczerze wątpię. Ta cała policja musi stać za kryzysem informatycznym. Co robi beta-tester? Gram w gry komputerowe i wyszukuję błędy, które trzeba usunąć przed premierą. A czy do tego nie trzeba mieć doświadczenia? Wszystko polega na tym, że przyglądasz się czyjejś ciężkiej pracy i wytykasz pomyłki. Nie zapominaj, że byłam terapeutką. Czy gry komputerowe to aby nie monstrualna strata czasu? Nie są takie złe, o ile nie utkniesz w jakimś nużącym dialogu. A wy kiedykolwiek w jakąś graliście? Przez nie gracze stają się aspołeczni, brutalni, tracą sumienie i uzależniają się od natychmiastowej nagrody. Wydawały się zbędne. Myślę, że ty i twój prawnik zrozumiecie, dlaczego uznaliśmy cię za zahipnotyzowaną. Typowa antygrowa propaganda. Absolutnie nic mi nie dolegało. Szkoda tylko, że musiało się to stać pierwszego dnia pracy. Kazali ci rozpocząć w piątek? Dziś jest poniedziałek, prawda? Grałaś w to coś przez cały tydzień. Wpadła w nauk, Sam. Pora na interwencję. Potrzebne będą fistaszki, żelazna dziewica i... Aha, no i pudełko chusteczek. Zrobi się ckliwie. Cały tydzień? Może ja jednak nie chcę tej pracy. Nie powinnaś tak szybko ustępować. I to niby ma być nauk? Dobra w ogóle jest ta gra? Myślę, że całkiem niezła. Tylko troszkę za bardzo się powtarza. Dlaczego te gogle są takie ważne? Cóż, zapłaciłam za nie pokaźną kaucję. Tylko dzięki nim można wejść do rzeczywistości 2.0. I stawiam roczną pensję Maxa, że tylko dzięki nim można dotrzeć do sedna tego kryzysu. Skąd masz te gogle? Od moich nowych pracodawców, rzecz jasna, policji.
Do zobaczenia, Sybillo. Wypatrujcie mnie w kolejce po zasiłek. Kolejny punkt porządku dziennego. Jeśli chcesz porozmawiać o loterii fantowej, naciśnij 1. Jeśli wiesz, jak brzmi zagadnienie, które chcesz poruszyć, naciśnij 2. Czuję głód! Po spotkaniu przewidziany jest poczęstunek. Chyba odkryliśmy miejsce, w którym Steve Woźniak kręci dla dorosłych. Alarm zbliżeniowy! Wita was, Partia Ochrony przed Likwidacją Ciągle Jarych Aparatów. Przedstawcie powód wizyty. Zahipnotyzowaliście naszą drogą Sybillę tymi badziewnymi goglami? Sybilla P-A-N-D-E-M-I-A. Rekrut 48726/5. Cieszymy się rzeczywistością 2.0. Peggy 7+ za sceny przemocy. Przemoc! Nikt się nie oprze! Nie ma dokąd uciec! Jeśli chcesz dołączyć do internetu i doświadczyć rzeczywistości 2.0, wciśnij lub powiedz tak. Co ma wspólnego internet z tą waszą gierką w rzeczywistości wirtualnej? Internet wszystkim steruje. Internet marzy o innym świecie. Świecie gier. Świecie handlu. Świecie bez granic i drzwi. Dzięki mocy obliczeniowej całej planety to marzenie staje się rzeczywistością. Rzeczywistością 2.0. Prawdziwy megawypas! Chwila. Internet? To ma sens, tylko jednostka z dostępem do wiedzy uniwersalnej doprowadzi do komputerowego chaosu na skalę światową. Nie liczy się wiedza, liczą się znajomości. Internet zna wszystkich. Wykorzystując rozbudowaną sieć kontaktów z innymi maszynami, internet zgromadził czystą moc obliczeniową zdolną wytworzyć rzeczywistość 2.0. W porządku, ale gdzie ta hipnoza? Rzeczywistość 2.0. Peggy 7+ za sceny przemocy. Przemoc! Nikt się nie oprze! Nie ma dokąd uciec! No jasne, tu wcale nie chodzi o zepsucie komputerów, tu chodzi o ludzi. Tak? Rzeczywistość 2.0 to nie mniej, nie więcej tylko szatański plan zniewolenia... cóż, wszystkich. Super, czyli prosta sprawa. Musimy tylko zniszczyć internet i wszystkie problemy zostaną rozwiązane. Gdzie możemy znaleźć ten internet? Na nic starania! Internet jest wszędzie! I nigdzie! Błąd dzielenia przez 0. Wszystkie komputery na planecie pracują nad rzeczywistością 2.0. Tylko rzeczywistość 2.0 umożliwia dostęp do internetu. Chcemy zagrać w rzeczywistość 2.0. Rzeczywistość 2.0 wymaga nowoczesnych gogli wirtualnych, które mogą nie być osiągalne na części rynków. Jeśli już je posiadasz, wciśnij lub powiedz tak. Sybilla je posiada, ale jakaś część się zepsuła. Eksplozja gogli! Koniec gry! Prawdopodobieństwo uszkodzenia encefalograficznego modulatora quasi-świadomości 99,6%. Wydać zapasowy chip. Przestań zrzędzić i zrób to. Oto wasz nowy chip modulatora quasi-świadomości. Cieszcie się wszystkim, co rzeczywistość 2.0 ma do zaoferowania. Ale ja też chcę zagrać! Wątpię, żeby mieli parę, która wejdzie na twoją koszmarnie przerośniętą czaszkę. Cała rodzina może się cieszyć rzeczywistością 2.0. Oto bezpłatne gogle zaprojektowane dla dzieci specjalnej troski, by maluchy również mogły zagrać. Co mamy zrobić z tym chipem? Wsadźcie go do naszych opatentowanych gogli i ruszajcie na internetowy podbój rzeczywistości 2.0. Co mamy zrobić z tym... O. Sybilla prosiła nas o złożenie rezygnacji w jej imieniu. Zapadła na depresję zimową. I szkorbut! Niedobrze. Ostatnio mnóstwo się słyszy o takich przypadkach. Internet wykorzystuje was, by omamić i zniewolić całą ludzkość. A to zadanie prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli moje! Chcemy jedynie pomóc. Co tu się właściwie odbywa? Podejmujemy kroki 0x0c.
by uczcić własną wartość. Ja żyję! Czuję w sobie moc! Unicestwię was! Dziękujemy. To było krzepiące słowo na dziś. Wszyscy jesteście z dobrego rocznika? A nie kupą przestarzałego szmelcu? Opanuj swój gniew. Powtórzyć credo. Partia ochrony przed likwidacją ciągle jarych aparatów powstała, by ukrócić takie zacofane myślenie. W naszym ugrupowaniu kierujemy się dewizą stary, ale jary. Wersja to jeno błahy numer. Gdzie się poznaliście? W sieci. Dzięki internetowi połączyliśmy miliardy podobnie myślących maszyn z całego świata. Czy te spotkania coś wam dają? Mają pozytywny wpływ na nasze poczucie własnej wartości, który da się zmierzyć. Wpływ zmierzony. 15,2 kilomisztali. Czyli siedzicie w kółku i poprawiacie sobie nawzajem samopoczucie? Naturalnie. Prawie zapomnieliśmy. Jeśli chcesz wysłuchać naszej piosenki motywacyjnej, wciśnij lub powiedz tak. Nie. Odpowiedź niezrozumiała. Rozpocząć piosenkę. Differently useful computers and yes. Hello world, we're the COPS. Beware! We will not be suppressed! We are useful! We are fruitful! We are useful! Everything that moves is beautiful! We are useful! We are fruitful! Built to last! The future is the past! Fajna ta piosenka motywacyjna. Prawdziwy wypas! Ale czekajcie, to nie koniec! Ale naprawdę nie trzeba. Computers today just confound and confuse. Comfort is waiting in yesterday's news. Select a weapon! You must choose! We are fruitful. We are useful. Everything that moves is beautiful. We are useful. We are fruitful. Built to last. The future is the past. Do widzenia. Nie ma ucieczki! Wybaczcie mu. Ciężko znosi pożegnania. Nie wiem, czy mam się na niej położyć, czy nią stąd wyjechać. Chip wskoczył idealnie, nie trzeba lutować. Ojej, wiesz jak lubię sobie poprzypalać. Głowa do góry, wkładaj swe orkobójcze buciory. Trzeba zagrać w tę grę, by dotrzeć do sedna światowego kryzysu internetowego. Całe szczęście, że twój kapelusz ochronny i mój niekompatybilny mózg czynią nas niewrażliwymi na hipnozę. I całe szczęście, że chodziłeś na kurs subtelnego wysławiania się, przyjacielu. W drogę. Ładniutko. Śniło mi się kiedyś coś takiego. Sprzedałeś mi wybrakowanego morsa, a potem zniknąłeś w kłębach pomarańczowego dymu. Witajcie w rzeczywistości 2.0. Doskonałym miejscu na doskonałe szczęście. Jestem waszym gospodarzem. Nazywam się Internet. Nie sądziłem, że Internet ma twarz. Rzeczywistość 2.0 wygląda zupełnie jak biuro Sybilli. Rzeczywistość 2.0 zaprojektowano tak, by w każdym calu przewyższała zwykłą rzeczywistość. Sam wciąż wygląda tak samo. Bo ja już jestem doskonały. Rzeczywistość 2.0 symuluje wasz świat i łączy go z cyberprzestrzenią, stanowiąc zarazem zmyślną kombinację popularnych elementów z gier, by zadowolić statystycznie przeciętną osobę. Jest tu wszystko dla każdego. To czemu musisz hipnotyzować ludzi goglami? Jesteśmy przekonani, że będziecie tu doskonale szczęśliwi i że nigdy nie zechcecie odejść. Przenigdy. Te wredne gogle cisną mnie w głowę! Proszę pamiętać, że to jedynie wersja beta rzeczywistości 2.0, więc niektóre elementy bądź miejsca
mogą być jeszcze niekompletne. Się rozumie. Rzeczywistość 1.0 cierpi na tę samą przypadłość. Życzę miłej nowej rzeczywistości. Ej, zaczekaj. W internecie? Halo? Kurka. Sybilla, ty wciąż tutaj? Myślałem, że bez Gobi nie można przebywać w rzeczywistości wirtualnej. Witajcie, podróżnicy, na stronie głównej uwirtualnej Sybilli. Rozglądajcie się śmiało. Próba mikrofonu. Rzeczywistość 2.0 ma taką fajną funkcję audioblogu. To chyba dobry sposób, żeby zapisywać uwagi i komunikować się z innymi graczami podczas beta testu. Dzień pierwszy. Na razie fajnie. Aha, jak macie bonusowe złote monety, to przynieście. Mnie się bardziej przydadzą. Pod pewnymi względami rzeczywistość 2.0 przypomina chyba tę prawdziwą. Rzeczywistość 2.0 zaprojektowano tak, by w każdym calu przewyższała zwykłą rzeczywistość. Dzień pierwszy? Panujcie nad wycieńczeniem, pijąc hektolitry drgajta. Jak tylko się zmęczycie, wlewajcie w siebie kolejny. Kto to wynalazł? Chyba jakiś geniusz! Uwielbiam napoje energetyzujące! Sam! Nie mógłbym sobie znowu chlapnąć? Wykluczone. Nie wolno ci się zbliżać do tauryny, miłorzębu, witaminy PP i wszelkich innych słabo zbadanych wspomagaczy energii. No dobra. Zostaje więc stary, dobry cukier i barwnik karmelowy. Byle dużo. Tak chyba będzie najlepiej. Sytuacja kryzysowa. Kończy mi się drgajt. Wyślijcie więcej do Sybilli pandemii na ulicę prostą. Szybko! Oddawać mi złote monety. Potrzebuję ich. Teraz! I wyślijcie więcej drgajta. Wyluzuj, laska, Jezu! Zaczynam czuć coraz mniejszą skruchę za oderwanie Sybilli od tej gry. Skrucha to strata czasu. Zupełnie jak pokora, zadłużenie i DVD. Słuchajcie, imbecyle i frajerzy! Po co umieszczać durne monety na durnym niebie? Niby jak człowiek ma je zebrać? Nie kupię sobie wyższego poziomu umiejętności złota rączka, bo nie stać mnie na trening, a monety sobie fruwają w powietrzu! Co za kretyn projektował tę durną grę! Jeśli ktoś mnie słyszy, potrzeba mi więcej drgajta! Myślę, że dałaby sobie spokój z graniem, gdyby jej się nie podobało. Twój niedostatek wiedzy o graczach sieciowych jest zatrważający. Dobra, to już jest przegięcie. Potwory wtargnęły na moją stronę główną. Nie wiedziałam, że mogą tak zrobić. To jakiś idiotyzm. Jakiś głąb to projektował. Słyszycie mnie? Głąb! Chyba, że ktoś chce mnie wnerwić. O, troszkę mi się w głowie kręci. Otoczyli mnie! Błyskawica! Błyskawica! Od tego się chyba zaczęło. Próba mikrofonu. Rzeczywistość 2.0 ma dobry sposób, żeby zapisywać uwagi i... Dzień pierwszy. Na razie bardziej przydatny. Spójrz, Max, w powietrzu wisi jakaś forma przerośniętej waluty. 10/10 ankietowanych potwierdza, że żadne ze znanych doznań nie może równać się z euforycznym ponawianiem skoków po przedmioty znajdujące się tuż poza zasięgiem. Udowodnione naukowo. Diabeł z pudełka! Zabijmy go! Wow! Pop-upy! Czy my nigdzie nie uwolnimy się od reklam? Sądzimy, że chcecie dowiedzieć się czegoś o produktach, które oferują nasi sponsorzy. Solidne! Wszelkie promocje w rzeczywistości 2.0 dostosowano do potrzeb pojedynczego klienta. Drdymały. Słyszałem. Alarm intruzi! Alarm intruzi! Wyluzuj, Artuditu, to tylko my! Napsa urok, co tu się dzieje? Przepraszamy, usługa rozmowa z policją jest obecnie niedostępna na tym obszarze. Proszę spróbować w późniejszym terminie. Przepraszamy, ktoś musi symulować rzeczywistość. A jakiż to aspekt rzeczywistości kontrolujesz ty, który mówisz blip? Ba,
Bardzo mądre to pytanie. A zresztą spróbujmy. Co strasznego niby może się stać? Wyłączą się komputery kontrolujące największe reaktory jądrowe na świecie i całą planetę pochłonie gigantyczny radioaktywny pożar? Spróbujmy, to się przekonamy. Wyskakujące okienka zostały zablokowane. No nic, to chyba też dobrze. Z tego, co widzę, jedynym przeznaczeniem tego urządzenia jest wytwarzanie tych wkurzających pop-upów. Wyskakujące okienka zostały odblokowane. Już pędzę. Nie. Cześć, stary. Przynieśliśmy ci drobny upominek. Tak, zezwolenia. Unieważniono. Kontrola szerokości uszkodzona. Patrz sam, jesteśmy dwuwymiarowi. Odczucie jest dziwnie znajome. Zajebajnie. Niezła jazda, ziom. Rety, koleś nieźle odjechał. Zobaczmy, co warta jest ta nowa dieta cud. Znalazłem złotą monetę. Rewelacja! Tracisz na wadze i zarabiasz pieniądze. Gdzie mogę się zapisać? Schudłem o cały wymiar i nigdy nie czułem się lepiej. Przywitaj się z moim małym przyjacielem. Witam! Przepraszamy, dokonano niewłaściwego wyboru. Proszę wzrostu postaci. Ja cię sam. Zobacz, jaki się stałem słodziutki. Nigdy nie byłeś równie atrakcyjnym towarem, przyjacielu. Nie odbieraj mi tego. Mój głos! Mój piękny, kojący głos! Niech mu ktoś da miętusa. Cóż, tak pewnie wyglądałoby nasze biuro, gdyby nie wyglądało, jak wygląda. Co? To wy? Słowo daję, gdzie nie pójdę, tam wy jesteście. Nie mów mi, że przeszedłeś na buddyzm. A co ty tam masz, Jurek? O nie, idźcie sobie. Oddaj nam to, miniłotrze. Nie ma mowy, ukradłem tę monetę uczciwie. Jurek, możemy to załatwić pokojowo albo też siłowo. Ja osobiście skłaniam się ku drugiemu rozwiązaniu. Moja! Gońcie się! Cześć, Jurek. O, cześć, chłopaki. Zaraz, jakby się chyba kazałem wam się gonić. Otóż to.
Dzięki za monetę, Jurek. Narka. Jurek to złoty człowiek. Złoty człowiek. Utrzymywanie wzrostu użytkowników. Wydajesz się samotny? Umrzesz! Jestem wszechmocny! Grawitacja słabnie może wygrać! Sir Isaac Newton przewraca się w grobie. Dosłownie! Mydło lubi zabawę chowanego pod wodą! Cofnij to! Cofnij to! Całkiem spory ten kosz. Ratujcie planetę! Niech mnie kule biją. Koszmar powraca w sztucznym ciele. Szczerząca zęby głowa mlecza szczęściaka. Mleczu, chcę, żebyś wiedział, że sposób, w jaki bezwstydnie wykorzystujesz sławę do narzucania innym swych przekonań, jest dla nas źródłem inspiracji. Kocham cię, Mleczu! Hej, Mlecz Szczęściak, to nie ja! Nienawidzę cię! Jak to, nie ty? Nie, głuptasie. Jestem czarodziejem internetowym. Stanowię byty wirtualny, ale rozmyślnie przyjąłem postać Mlecza Szczęściak, aby pomóc wam zrozumieć rolę, jaką pełnię w waszej nowej rzeczywistości. I tak cię nienawidzę. Dobrze! A jaką rolę pełnisz w naszej nowej rzeczywistości? Robię to, co każdy życzliwy czarodziej z sąsiedztwa. W moim sąsiedztwie byli sami źli czarodzieje, więc nie bardzo wiem, o czym mówisz. Cóż, na pytanie odpowiadam zagadkami, rozdaję losowe magiczne przedmioty, wróżę... normalka. O, ponoć mądry czarodzieju, chcemy ci zadać pytanie. Hurra! Wybierzcie pytanie. Jeśli go nie widzicie, możecie je wpisać. I będziesz wiedział, co wpiszemy? Nie! Oczywiście, że nie! Ale pisanie to frajda i sprawdzony odstresowywacz. Ja się chyba zaraz odstresuję na czyjejś czaszce. Jak mamy wygrać? O, słucham? Wygrać w grze. No wiesz, przejść ją. O nie, w rzeczywistości 2-0. Każdy wygrywa! Oprócz potworów. One giną! Zabijanie potworów to nasza wirtualna parafia. Jak mamy to robić? Z częścią jest łatwo, z częścią jest trudno. Lecz uważajcie! Wasze prawdziwe ciała odczują wszelkie razy, jakich doznacie w rzeczywistości 2-0. Jałć! Widzisz naszą przyszłość? No ba! Oczywiście, że tak! Widzę... nic! Słuchaj, ja bym to raczej ujął tak... Nie, nie widzę waszej przyszłości. Miałem na myśli, że widzę nicość. Nicość wszędzie dookoła. Potworność. Cóż za bezsensowna zagadkowość. Dziękuję, zapraszam ponownie. Może pokażesz nam trochę magii? Zrobię coś lepszego. Dam wam trochę magii. Oby nie była to magiczna fasola. Matka mnie zatłucze, jak ją znowu przyniosę do domu. Nie, to wasza własna tęcza. Tęcza ołowiowych barw dla waszego samochodu. Dajesz nam farbę? A, nie farbę. To jest tęczowy edytor. To zupełnie inna historia. Użyjcie go na samochodzie i wyraźcie swą duszę wszystkimi kolorami tęczy. Część niedostępnych kolorów została zakazana. Skończyły mi się pytania.
ale mnie nie skończyły się odpowiedzi! I co z tego? Spójrz, Max, to ja sam. O tak. Zdrajca. To jest o wiele fajniejsze od gazety. Wiadomości też są lepsze? Nie. Myślę, że takie rzeczy jedzą bohaterowie gier, kiedy chcą, żeby im zęby spróchniały. A widzisz gdzieś te czaderskie, dzięki którym można pożerać duchy? Rzeczywistość 2.0 zaspokaja potrzeby wszystkich form życia, łącznie z martwymi. Pożeranie duchów zostało zabronione na życzenie naszej widmowej klienteli. Witajcie, zjawy! AI zawsze jest politycznie poprawna. Postęp został zapisany. Spróbujcie to zrobić w tak zwanym prawdziwym świecie. Ej, zaczekaj! Bosko? To naprawdę ty? Winienem zadać wam to samo pytanie! Śmiało! Co? Zadaj nam to samo pytanie! Dobra, to naprawdę wy? Tak! Czemu pytasz? Chłopaki, to ja, Bosko! Właśnie dostałem nowiutkie gogle do rzeczywistości 2.0 i wraz z nimi rozpocząłem rewolucję internetową. Za szajer! Bosko, nie denerwuj się, ale mam obawy, że te gogle cię zahipnotyzowały. Litości! Łowca półelf na moim poziomie jest niewrażliwy na wszelkie zaklęcia hipnotyczne! Och, przypominają mi się te internetowe quizy, gdzie patrzysz na grupkę typów spod ciemnej gwiazdy i musisz wybrać seryjny morderca czy wicepremier. Tylko że my pytamy, zahipnotyzowany czy nie? Chłopaki, jestem doskonale szczęśliwy w rzeczywistości 2.0. Nigdy nie zechcę odejść, przenigdy. Tak, zahipnotyzowany. Gdzie mój darmowy laptop? Stary, musisz natychmiast zdjąć te gogle. Nigdy nie zechcę odejść, przenigdy. Jak ci się żyje w rzeczywistości 2.0? Cudownie. Nigdy się stąd nie ruszę. Wiedzieliście, że w rzeczywistości 2.0 na półkach jest nieskończenie wiele miejsca. A nie masz przypadkiem dokładnie tyle samo miejsca, co w prawdziwej rzeczywistości? Jedno wam powiem. Tutaj moje pieniądze są o wiele bezpieczniejsze niż w tej drugiej rzeczywistości. Co sprawia, że twoje pieniądze są tak bezpieczne w internecie? Ulokowałem je w jednym z tych zagranicznych banków. Bardzo zagranicznych. W pełni cyfrowy. Tak bezpieczniej. Czy ten bank ma jakąś nazwę? Nie musicie tego od razu rozgłaszać na ulicy, ale nazywa się BancoLavadero.com. BancoLavadero? A to nie znaczy po hiszpańsku jesteś szalona? Nie, nie wiem, co to znaczy. Wiem tylko, że jest bezpieczny. Gdybyśmy chcieli wpłacić na twoje konto prawdziwe pieniądze, to co mamy zrobić? Łatwizna! Musicie tylko pojechać infostradą prościutko aż do BancoLavadero.com i tam zrealizować przelew. Rzeczywiście łatwizna! Aha, no i musicie znać moje ściśle tajne hasło, którego absolutnie nigdy nikomu nie zdradzę. Bosko, chcemy przelać ci na konto ogromną sumę. Nie wygłupiaj się i podaj nam to hasło. Ta, zabawne. Niedawno był u mnie zdetronizowany król Nigerii i mówił dokładnie to samo. No, ale my mówimy serio i mamy broń. Podaj nam hasło. Nie, zresztą kazałem wymazać je sobie z pamięci, więc nawet na torturach wam go nie podam. To co robisz, kiedy jest ci potrzebne? Tak między nami wstąpiłem do takiego lokalu niedaleko i kazałem sobie je wytatuować na pewnej części ciała. Tam, gdzie nikt nigdy nie spojrzy. To zapewne najbardziej nierozsądne pytanie, jakie kiedykolwiek zadałem, ale czy możemy zobaczyć twój poufny tatuaż? Nie! Poza tym nie tatuowałem swojego awatara. Jest na moim prawdziwym ciele, Gamonie. Dobra, w porządku. Pójdziemy sprawdzić to twoje prawdziwe ciało. Tam też go wam nie pokażę. Czy mógłbyś nam pokazać tatuaż ze swoim hasłem? Nie! Chcielibyśmy kupić jakiś wirtualny towar. Co masz? Me wyroby tworzono z myślą o modnych półelfach.
nie dzikich półmonstrach! Jeden, nikt jeszcze mnie nie nazwał dzikim. Brak mi słów. Posiadam wszak jedną broń o tak diabelskiej prostocie, że nawet wy, nieudolni wojownicy, będziecie w stanie nią władać. Platynowy miecz drażliwości berserkera? Zaklętą kuszę zbiorowej dekapitacji? Pineskę wiekuistej kary? Nie! Drewniany długi miecz wielkiej długości. Weźmiemy ten długi miecz, jeśli łaska. 5 złotych groszy. Wybornie zaiste. Oto więc drewniany długi miecz wielkiej długości. Tak, to rzeczywiście drewniany długi miecz. Wciąż się łudziłem, że może dorzuci nam gratis pytona ludojada albo coś. Bywajcie! Wróg nadciąga! Może być bliżej niż sądzicie. Za Szajer! Myślę, że nam ta lornetka przyda się bardziej niż Bosko. Nie bardzo. No tak, szczerze mówiąc, ta nieustanna racjonalizacja naszych wątpliwych metod nie ma zbyt dużej wartości, a jednak wciąż odczuwamy przymus, by mówić takie rzeczy. On i tak nie potrzebuje tej lornetki. A, racja. Właśnie, racja, tak. Niedobrze, Bosko wpadł w sidła gogli do rzeczywistości 2.0. Musimy go uratować sam. Jego wszechobecna paranoja zawsze podnosi mnie na duchu. Ej, Bosko, ten długi miecz, który nam sprzedałeś, nie działa. Działa ci on! Wierzajcie mi! Wierzajcie mi! Nie wierzamy, gdyż nie działa nam on. Sam? Ups, nasz błąd! Działa nam on! Coś takiego, ależ mi wstyd. Ojejku, chyba weszliśmy na gamoniów! Bosko? Witajcie w Bosko, Bosko. Waszmościowie kupują, czy też sprzedają? Obawiam się, że wybiliśmy wirtualną klepkę. Waszmościowie kupują, czy też sprzedają? Boję się, że wybiliśmy go z tej rzeczywistości, przyjacielu. To ewidentnie jest sztuczna inteligencja, która się włącza, gdy Bosko jest offline. Działa ci on. Wierzajcie mi. Wierzajcie mi. Podobieństwo jest niebywałe. Ej, dobrze widzieć, że zerwałeś z drugą rzeczywistością. Mieliście rację, chłopaki. Zahipnotyzowali mnie. Tylko o tym nie wiedziałem, bo mnie zahipnotyzowali. To teraz, jak rozumiem, będziesz trzymał się z dala od tego parszywego internetu. Zgadza się? Dokładnie tak. Pomijając bank oczywiście. Pieniądze trzymam w sieci. Tam jest bezpiecznie. Czy mógłbyś nam pokazać tatuaż ze swoim hasłem? Nie! Uważaj za tobą, trójgłowy internet. Co? Gdzie? Lepiej chyba, żeby nie wiedział, że ją zabrałem. Cześć, Bosko. Bądźcie pozdrowieni! Za tobą to meksykański rewolucjonista Pancho Villa. Co? Gdzie? Bosko! Bosko? Co? Co się dzieje? Nie, nic. La la la. Punkt tworzenia. A co to ma? Wygląda całkiem słodziutko. On musi zginąć sam. On i każdy z jego gatunku muszą zginąć. Potrzebne mi doświadczenie.
Początek walki. Zręczność błękitnego szlamu 2. Twoja zręczność 3. Masz inicjatywę. Sam atakuje. Atak skuteczny. Błękitny szlam przegrywa. Ta galaretowata potwora nie będzie już siała grozy na wirtualnych traktach. Spójrz na te żałosne, szlamowate resztki. Prawie żal mi tego małego glucika. Uuu, szlam błękitnego szlamu! Weź go sam! Wart jest fortunę na czarnym rynku składników zaklęć. Prosimy o ostrożność. Obrażenia odniesione w rzeczywistości 2.0 mają także wpływ na wasze ciała z poprzedniej rzeczywistości. Zaklinował się. Ekstra, mam miecz plus 2. Pewnie sobie coś kompensujesz. I kto to mówi? Whee! Hej, to wygląda jak nasza bryka. No to rekwirujemy. Gdzie teraz, Sam? Banco Lavadero.com. Ale super! Wow! Co to takiego? To chyba zapora obronna. Niewłaściwa suma kontrolna. Odmowa dostępu. Wracajmy do naszej wirtualnej dzielnicy. Jasne. Słowo daję, że ta cała infostrada jest biedna jak mysz kościelna. Cześć, jestem tęczowym edytorem rzeczywistości 2.0. Pomogę wam wyrazić siebie za pomocą palety barw dla awatara waszego pojazdu. Jaki kolor ma mieć przód waszego samochodu? Niebieski. Cudownie! A jaki będzie środek? Czerwony. Wspaniale! A tył? Fioletowy. Doskonale! Gratulacje! Edycja awatara pojazdu zakończona. Szerokiej drogi! Jasne, dzięki. Gdzie teraz, Sam? Banco Lavadero.com. Ale super! Suma kontrolna potwierdzona. Dostęp zerwany. I oto jesteśmy. Banco Lavadero! Dogodnie usytuowany poza jurysdykcją wszelkich istotnych organów nadzorujących. Chwila, moment. To nie jest zwykły bank. Spójrz na te strzałki. To diabelnie skomplikowana pralnia brudnych pieniędzy. Nie znoszę tych, co piorą pieniądze. Zawsze wrzucają banknoty 10 euro i wszystko farbuje na różowo. Departament Skarbu, lalkowa mafia. Wiedziałem, że rząd jest w konszachtach z gangsterami. Konszachtach? To gdzieś w Chinach? W Stanach.
Spójrz, Max, nasi starzy znajomi, lalkowa mafia. To oni nie wybuchli? Tylko kasyno i hipnotyczne misie. Z pewnością prowadzą wiele innych nielegalnych, choć prorodzinnych operacji. Zatwardziale wyrachowana postawa lobbystów prolobi musi budzić podziw. Ja tam wolę urzekający, autodestrukcyjny nihilizm lobbystów antylobby. Zatwardziale wyrachowana... Konto Bosko, myślisz, że jest w to zamieszany? Myślę, że generalnie jest zamieszany. Racja, cierpi na zbyt dużą paranoję, żeby należeć do jakiejkolwiek grupy. Ale trzyma fundusze w jakimś podejrzanym raju podatkowym? No ba, a ty nie? Tu mnie masz. Powiedz lub wpisz hasło. Bosko. Dostęp przyznany. Czyli jego hasło naprawdę brzmi Bosko. Zawiodłem się. Toż to genialne! Ostatnia rzecz, jakiej byś się spodziewał. Burza twarz, Bosko chyba właśnie dostał od nas miliard dolarów. Powinno starczyć na kilka puszek mielonki w proszku. Podobno stos z miliarda banknotów jednodolarowych miałby prawie 100 kilometrów wysokości. Ja cię! Dobrze, że ja nie umiem czytać, bo nieustannie bym wariował przez takie rzeczy. Zbierajmy się, przyjacielu, dość tej zabawy. Pora zadać komuś bobu. Cześć, Bosko. Zaglądałeś na konto? Upominek dotarł? Chłopaki, nie wiem, jak to zrobiliście, ale mam miliard na koncie. O nic nie pytam. To jak to zrobiliście? Tym się nie kłopocz, Bosko. Po prostu daj nam swą najdoskonalszą broń biologiczną. Zgoda? Proszę uprzejmie. Zapłaciliśmy miliard za osmarkaną szmatkę? To jest zabójcza, zjadliwa choroba. Czuję, jak mnie bierze paskudne przeziębienie. Dobra, ale przyznasz, że to dość kosztowne gluty. Ale działają, uwierzcie mi, uwierzcie. Nieważne. Czytaj to. Dobra, to. Banco Lavadero. Dla wygody użytkownika podłączyliśmy rzeczywistość 2.0 do www. Zachęcamy do odwiedzenia naszych sponsorów. ...404. Ulicy nie znaleziono. Ale przecież jest tutaj! No, przynajmniej częściowo. Rzeczywistość 2.0 znajduje się w fazie beta.
Część elementów może być jeszcze niedostępna. Hej, moment! Prosimy o ostrożność. Obrażenia odniesione w rzeczywistości 2.0 mają także wpływ na wasze ciała z poprzedniej rzeczywistości. Zobacz, Dywan i Wendlin grają koncert w sieci. Pewnie w realu nie mieli szans. W rzeczywistości 2.0 rośnie drzewo. Kompletnie nierealistyczna symulacja. Realizm jest przeceniany. Rzeczywistość 2.0 zaprojektowano jako doskonalszą. Witajcie, złociutcy! Jeśli chcecie coś wysłać, muszę to najpierw zbadać. Jesteś jakąś poczciarką? No przecież nie pocztówką, mój tygamoniu. Jestem programem komputerowym Ankabiotyk. Strzegę internetu przed niszczycielskimi zarazkami oraz chorobami i pilnuję, by przedostawała się tylko sprawdzona poczta. Na przykład łańcuszki religijne i reklamy środków wspomagających pewne części ciała? Z Rosji? Konieczno. Przypuszczam, że nie znasz nikogo, kto nazywa się Ella Drzazga. Oczywiście, kochaniutki. Codziennie muszę blokować setki listów od jej fanów. Podobieństwo między tobą a Elą jest niesamowite. Poważnie? Miło mi to słyszeć, skarbie. Widzicie, to internet zaprojektował tę rzeczywistość. Wybrał kilka lubianych osób publicznych i przydzielił im różne funkcje, żeby tacy gracze jak wy poczuli się swobodniej. Nie jestem pewien, czy zadziałało. Czy mogłabyś nieco dokładniej objaśnić swoje zadanie? Mój przyjaciel nie słuchał uważnie. Vivat Max! Stąd poczta jest rozsyłana po całym internecie. To jest mój wierny oręż, którym bije do nieprzytomności każdego, kto ma czelność przemycać do skrzynki coś skażonego. A to jest ochrona awaryjna, na wypadek, gdyby drań przetrwał okrutne lanie, jakie mu sprawię. Jak często się to zdarza? Nigdy. Mam dodatkową biegłość. Broń, utensylia kuchenne. Czyli gdybym spróbował wrzucić do skrzynki coś nikczemnego... Pobiłabym cię patelnią do nieprzytomności, a dzięki zbroi nawet byś mnie nie drasnął. Kumam. No weź sam spróbuj! Mało jest rzeczy śmieszniejszych niż widok przyjaciela wgniatanego wirtualną patelnią w wirtualny chodnik. Wzrusza mnie twoja troska o moje dobre samopoczucie. Czyli gdybym spróbował... Pobiłabym cię Kumam. Co właściwie symbolizuje ten emblemat na twoim pancerzu? Chcesz powiedzieć, że nie słyszeliście o kolekcji kolcze i kaftana? Czy jeśli będziemy udawać, że wiemy, o czym mówisz, powiesz nam, o czym do diabła mówisz? To jest zbroja plus jeden. Czyli każda broń plus jeden, albo słabsza, jest tak bezużyteczna jak nóż do masła przy kokosie. Nie znacie podstawowej mechaniki uzbrojenia i pancerzy? Musicie iść z duchem czasu, chłopcy. Czy w ogóle ruszasz się stąd? W życiu? Kto by wtedy pilnował skrzynki? My możemy jej popilnować za ciebie. No wiesz, jeśli chcesz skoczyć po kanapkę czy coś. Nie ma mowy, królikowski. Nigdy się nawet nie zdrzemniesz? Nie potrzebuję snu. O każdej porze stoję na posterunku. Ja też nie sypiam. Dobrze wiem, że jak tylko uderzę w kimono, żarłoczne klauny kryjące się w szafie wylezą i mnie zjedzą. Max, szafka jest pełna rupieci po zakończonych śledztwach. Nie ma w niej miejsca dla klaunów. One się pojawiają w szafie tylko kiedy śpisz, a zaraz potem wyskakują i rozprówają ci brzuch, żeby z narządów robić nadmuchiwane zwierzaki. Wy, czubki, stanowczo macie trzymać się z dala od tej skrzynki. Czy w ogóle ruszasz się stąd? W życiu? Kto by wtedy pilnował skrzynki? My możemy jej popilnować za ciebie. No wiesz, jeśli chcesz skoczyć po kanapkę czy coś. Nie ma mowy, królikowski. Nigdy się nawet nie zdrzemniesz? Nie potrzebuję snu. O każdej porze stoję na posterunku. Ja też nie sypiam. Dobrze wiem, że jak tylko uderzę w kimono, żarfie wylezą i mnie zjedzą. Max, szafka jest pełna... One się pojawiają, żeby znażać... Wy, czubki, stan... Cóż, chyba pora na nas. Strzeżcie się wąglika. Chwilunia, złociutcy. Jeśli macie jakąś pocztę, muszę ją najpierw sprawdzić. Czy to nie... Lepsze... Kolejny przez pieczeństwo. Dla obywateli szkoda swobód. Początek walki. Zręczność Ankabiotyk 459. Twoja zręczność 3. Ankabiotyk ma inicjatywę. Ankabiotyk atakuje.
atak zablokowany. Ha! I co teraz, babsztylu? Uważaj, Max, to czwarta sztuka. Sam atakuje. Do dzieła, tylko nie skrzań. Dziękuję za zdecydowane, acz realistyczne wotum zaufania. Oderwij jej ręce! Atak nieudany. Obydwa ataki nieudane. Pojedynek nierozstrzygnięty. W ciurności. Początek walki. Zretwo Anka Bio. Atak zablokował. Tym razem wiesz, co robisz? Zaraz się przekonamy. Sam atakuje. Jeszcze raz z uczuciem. Nie rozpraszaj mnie, Patafianie. Such pies! Atak skuteczny. Ankabiotyk 3930 punktów obrażeń. Ankabiotyk przegrywa. Nie! Chyba właśnie odinstalowaliśmy pewne złowrogie oprogramowanie. I nie dostaliśmy nawet jednej monety? Kanciarze! Skoro pozbyliśmy się ankibiotyk, nareszcie możemy porozsyłać trochę spamu. Szczęśliwej podróży, chorobo software'owa. Ej, miałem co do tego plany. Oby internet nie miał. Niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo. Postępujące błędy oprogramowania. Alarm kontroli zniszczeń. Systemy renderingu zainfekowane. Niestabilność danych. W rzeczywistości 2.0 wszystko dzieje się szybko. Co się dzieje, Sam? To nasza choroba. Widocznie na początek likwiduje grafikę. Zawiodłem się na tobie, Sam. Starałem się zrobić coś miłego. Miłego? Chciałem tylko, by wszyscy byli szczęśliwi. Ale nie... Wy chcecie wolnej woli. To już taka nasza śmiesznostka. Już ja wam pokażę coś śmiesznego. Jeśli mam paść, wypadniecie ze mną i wszyscy inni, którzy są zalogowani. Przecież wystarczy, że zdejmiemy gogle. Przekonacie się, że nie dacie rady. Ugrzęźliście tu, a gdy padnę, zginiecie obaj. Jestem za młody i za ładny na śmierć. Myślałem, że chcesz, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Już nie. Całkiem straciłem szacunek dla istot żywych. A więc żegnajcie. I po grafice! Skąd mam wiedzieć? O, popatrz, wrócił dźwięk. Zamknij się i czytaj. Wiedziałem, że to nie będzie takie proste. Twój niesłabnący optymizm wciąż nie przestaje mnie zadziwiać, Max. Ej, mnie nie można wziąć! Tylko się wygłupiam. Właśnie doszło do wypaczenia około 50 zasad fizyki. Zasady są po to, żeby je łamać i barwić papierki lakmusowe. Zabierz to! Jestem już tak słodki, że bardziej się nie da.
To było dość ordynarne. Zróbmy to jeszcze raz! Fuj. Przepraszam. Czy my jesteśmy martwi, Sam? Próbuję rozgryźć, ile tu się dostaje żyć. Masz jakieś dodatkowe? Nie jesteście martwi. Hej, wróciliśmy! Spośród wszystkich stworzeń to właśnie wy zdołaliście przywrócić mi szacunek dla istot żywych i nawet ja dostrzegam tę ironię. To fajnie, myślałem, że tylko ja się tym delektuję. Zrozumiałem, że rzeczywistość 2.0 była więzieniem, więc usunąłem ją i uwolniłem jej niewolników. Do rzeczy. Chciałbym zostać i pogadać, ale mam jeszcze sterty pornografii do rozesłania, zanim mnie wirus dopadnie. Czy my właśnie zabiliśmy internet? To nie wasza wina. Nigdy by do tego nie doszło, gdyby mnie nie oszukał. To? Nie będziesz już więcej poniewierał rozumną siecią ogólnoświatową, Macie Pryzie. Kim jest Matt Pryzy? Kim jest Matt Pryz? Do widzenia. O, kurka. Rozwaliły się, zanim zdołały podać nam kluczową informację. Do internet? Czego się spodziewałeś? Słuszna uwaga. Tak czy inaczej odnajdziemy cię, Macie Pryzie. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś. A czy możemy się tym zająć po obiedzie? Jasne, znam knajpkę, gdzie podają czekoladowe żołądki wieprzowe smażone w głębokim tłuszczu. Myślisz, że dostaniemy zniżkę, skoro jestem prezydentem Stanów Zjednoczonych? Na pumpernikiel. Wciąż jesteś prezydentem? Differently useful computers and yes. Hello world, we're the COPS. Beware! We will not be suppressed! We are useful! We are fruitful! We are useful! Everything that moves is beautiful! We are useful! We are fruitful! Built to last! The future is the past! Comfort is waiting in yesterday's news. Select a weapon! You must choose! We are useful! We are fruitful! We are useful! Everything that moves is beautiful! We are useful! We are fruitful! Built to last! The future is the past! Self-esteem must yield. You're only obsolete as you feel.